TASK, Anita Sokołowska nie wytrzymała i pękła na wizji. Wszyscy usłyszeli, co ją tak dotknęło. Taniec z gwiazdami. Anita Sokołowska i Jacek Jeszkę w siódmym odcinku programu. Co zatańczyli? Dlaczego polały się łzy? Zdjęcia i wideo. Anita Sokołowska faworytką tańca z gwiazdami? Anita Sokołowska jest aktorką, która serca widzów zdobyła rolą Zuzy Markiewicz w Przyjaciółkach i Leny Starskiej w Na dobre i na złe. Aktualnie spełnia się w innych projektach, zajęła się między innymi reżyserią. Zdecydowała się także na udział w tańcu z gwiazdami. Wraz z partnerem tanecznym i trenerem Jackiem Jeszkę są jedną z najbardziej lubianych par w tej edycji tanecznego show. Wiele osób typuje ich wręcz na zwycięzców. Ich wysiłki docenia także Jury, chwaląc i dając odpowiednio wysoką liczbę punktów. A jednak w siódmym odcinku programu aktorka wylała sporo łez. Dlaczego? Z występu na występ Anita zachwyca formą i tym, jak ciężko pracuje, żeby show podczas programu było świetne zarówno pod względem tanecznym, jak i aktorskim. Do historii przejdzie Foxtros z Wielkanocnego odcinka. Sokołowska w trakcie tańca wskoczyła na stół jurorski, a potem w ramiona partnera. Kasprzyk się zachwycała, wow, 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 a Rafał Maserak zwrócił uwagę, jaki silne musi być zaufanie aktorki do Jacka Jeszkę. Para otrzymała 40 punktów. W sieci pojawiło się wiele komentarzy, pełnych uznania dla Sokołowskiej i jej formy. Największe emocje pojawiły się jednak w siódmym odcinku. Szczegóły występu poniżej, Anita Sokołowska w siedmiu. Odcinku Tańca z Gwiazdami, jak to ostatnio bywało, film wprowadzający do występu ujawnił głęboko drzemiące uczucia oraz lęki uczestniczki. Potem okazało się, że dzisiejszy występ mocno dotknął Anitę. Kiedyś już także miała okazję wystąpić w teledysku. W wideo zapowiadającym taniec Sokołowskiej polały się łzy. Aktorka zdradziła, że zbyt często zdarzało się jej ufać niewłaściwym ludziom. Na parkiecie nie było już jednak łez, a taniec pary rozgrzał publiczność i jurorów. Rumba do piosenki November Rain Aerosmith wyszła im świetnie. Kasprzyk zasugerowała, że kryształowa kula toczy się właśnie w kierunku tej pary. Otrzymali 39 punktów. Tylko wygoda dał dziewiątkę.